Już za chwilę rozpoczną się trzecie mistrzostwa Nordic Walking w Barlinku. Ilu zawodników przyjechało skąd? No w tej chwili mamy już na liście prawie 400 zawodników zapisanych. Oczywiście są to przedstawiciele całej Polski, bo nie są to drużynowe mistrzostwa, tylko indywidualne. Praktycznie 4 dni temu domawialiśmy kolejne medale, bo w różnych miejscach w Polsce raczej była tendencja zniżkowa, natomiast jak twierdzą zawodnicy, do europejskiej trzeba przyjechać i właściwie ta lista nam cały czas się powiększała i powiększała. Mamy również gości z Niemiec, z Prenzlau. W tym roku jest to grupa młodzieżowa, oni już od kilku lat przyjeżdżają do nas na zawody, ale sporo jest nowych zawodników. Aczkolwiek wielu już pozdrowienia przysyła, bo, że tak powiem, są już pasjonatami tych zawodów w europejskiej stolicy. No bo u nas jest ciekawie. U nas jest Królowa Puszczy, u nas te zawody są już tak na wyższym poziomie, konkretny pomiar elektroniczny, stadion, także to już ma taką rangę autentycznie mistrzostw Polski. Mamy tutaj dwa dystanse, jeśli chodzi o biegi. Jest to 5 km i 10 km. I w każdym z tych dystansów jest sporo kategorii wiekowych, oczywiście z podziałem na kobiety i mężczyzn. Mogę tylko powiedzieć, że razem jest około 30 kategorii i taka już taka ostatnia kategoria to jest 70+, mniej więcej co 10 lat jest kolejna kategoria, a najmłodsza kategoria to do lat 9. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, pasjonaci Nordic Walking. Cieszę się, że kolejny rok z rzędu pozytywnie odpowiedzieliście na zaproszenie europejskiej stolicy Nordic Walking Barlinek i przyjechaliście na dzisiejsze zawody. Jak zwykle w Barlinku bywa, organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Jak Państwo widzicie, pogoda jest wyśmienita, zamówiona specjalnie na dzisiejsze zawody. Drogie koleżanki i koledzy, wszystkim życzę udanego, szczęśliwego, zwycięskiego marszu Nordic Walking. Witam serdecznie wszystkich na trzecich mistrzostwach Polski Nordic Walking w Barlinku. Dziś otwieram przed Wami resztę trasy mojego królestwa. Niech one prowadzą Was w duchu sportowej walki do mety. Do zobaczenia na trasie i życzę wszystkim powodzenia. Barlinek stawia na Nordic Walking, no i widać, że tutaj nie ma, jak to mówią niektórzy, nie ma lipy, tak? Tak jest, żadnej taryfy ulgowej. Jak przed chwileczką zobaczyłem na moim numerze startowym, jest siła i miejmy nadzieję, że na trasie to się sprawdzi. Kolejny rok z rzędu startuję w tych zawodach, można powiedzieć trzecie jubileuszowe, jak każde następne i wcześniejsze, które były. W tym roku tradycyjnie do Barlinka przyjechało bardzo wielu pasjonatów Nordic Walking. Z oficjalnych danych rejestracyjnych zgłosiło się ponad 370 osób. Nie wiem, jak to ostatecznie wygląda, ale widać na liczbę uczestników na pewno jest nie mniej niż w latach poprzednich. Pan, jak widzimy, aktywnie uczestniczy, no i też słyszeliśmy, z sukcesami. Tak, o sobie jest mówić najtrudniej. Każdego roku jestem na pewno w Barlinku. W ubiegłym roku troszeczkę mniej pokazywałem się na innych zawodach w Polsce, ale poprzednie lata, tak w ciągu 3 lat, byłem w każdym miejscu w Polsce, gdzie odbywały się zawody Nordic Walking. Że będzie pan szedł u siebie, stawia pana, daje panu handicap, zna pan te wszystkie ścieżki? Ścieżki owszem znam, aczkolwiek konkurencja jest naprawdę bardzo silna. Troszeczkę dałem handicapu moim współzawodnikom. Proszę zwrócić uwagę, że jestem w ostatniej linii. Niech mają fory.
Szczególnym zadaniem sędziów jest oczywiście bezpieczeństwo i to się cieszymy, że dzisiaj w Barlinku wszystko bezpiecznie, rywalizacja postępowała. My jako sędziowie, kolegium sędziów Nordic Walking, zwracamy uwagę na to, że ta dyscyplina bardzo się rozwija na świecie. W 2009, jak pierwsza impreza była w Barlinku, to była jedna z trzech w Polsce imprez, natomiast teraz mamy już około 400 imprez, więc ta rywalizacja idzie bardzo do przodu. No, w związku z tym technika się rozwija w różne strony. My jako sędziowie dbamy, żeby ta technika pozostała prozdrowotna, tak? Czyli żeby nie w kierunku szybkości marszu, ale to, żeby ten sposób, który to obserwujemy na zawodach, miał takie walory prozdrowotne. To znaczy wzmacniał mięśnie kręgosłupa, poprawiał sylwetkę ciała, wzmacniał mięśnie posturalne. Taka technika jest możliwa dzięki temu, że jest obszerna praca ramion, i że jest utrzymany wysoki środek ciężkości, tak? Czyli po prostu się, krótko tak mówiąc, prosto tłumacząc, nie pochylamy się w czasie marszu. No i oczywiście tutaj duch emocji panuje taki, że czasami jest podbieganie, więc tutaj sędziowie są bardzo surowi na to, bo to jest w końcu marsz Nordic Walking, a nie bieg. Jeśli chodzi o dobór trasy, to jest organizator, natomiast jeśli chodzi o weryfikację pod względem bezpieczeństwa i takich punktów, które związane są z rywalizacją, to rzeczywiście dzisiaj o godzinie 10.30 została wykonana. Oficjalny pomiar czasu trasy wynosi 5600 metrów i 30 metrów. No i trasa uznała została za bezpieczną, godną rozgrywania, czyli jest szeroka, jest dobrze. Jak pan ocenia poziom? Barlinek zawsze był dla mnie tutaj ten, jako prekursor w ogóle tego, jako pierwsze miasto, które uwierzyło tutaj w tą ideą, zawsze mnie tutaj urzeka. Podoba mi się to, że dzisiaj jeszcze przed zawodami na listach startowych było około 300 osób, a w dniu zawodów już jest 400, to znaczy, że dużo osób jakby jeszcze tym ostatnim impulsem, pomimo tych dylematów, przyjeżdża tutaj do Barlinka. To mnie urzeka, że to znaczy, że tutaj jest w Barlinku dobra atmosfera. Jesteście Państwo po raz pierwszy z głównym sponsorem mistrzostw w Nordic Walking, ale to się wydaje dosyć naturalne, no bo jednak ludzie właśnie po lasach, po tych ścieżkach leśnych, duktach spacerują. Tak, to jest słuszna uwaga. W zasadzie corocznie zawody odbywają się po duktach, po ścieżkach leśnych na terenie nadleśnictwa Barlinek, w okolicy miasta Barlinek. Także jest to nieodzowne, że główny sponsor, jak jest nadleśnictwo, ma swój tutaj udział. Na terenie nadleśnictwa znajdują się ostoje zwierzyny, na obszar, których nie możemy wejść. Są cieki wodne, które musimy omijać, obszary chronione. Także wyznaczanie szlaków, ścieżek jest to poza granicami rezerwatów, terenów chronionych. Także jest tu specjalne przygotowanie tych ścieżek omijające te tereny. Także praca jest pracochłonna i wymaga precyzyjnego przygotowania. Wygrał pan swoją kategorię. Jakie wrażenia z trasy? Wrażenia są tylko pozytywne, ponieważ jest piękna pogoda, piękna trasa, rywalizacja przez całą trasę. Tu z kolegą walczyłem, kolega z Siedlec, aż przyjechał. Startujemy wiele razy. Dzisiaj założyliśmy się, kto wygra. Tym razem wygrał stary mistrz. A co, był zakład? Było coś słodkiego i do popicia coś. No, potwierdzam, tak było. Potwierdzam, było. Przegrałem chwilę trzeba mistrzowi, teraz kategoria plus 50, ja plus 30. I wielka, wielka męczarnia była z mojej strony i siedziałem na plecach, ale wraz zabrakło, także w tym wieku trzeba być naprawdę wielką klasą od wielu lat. Także to jest najszybsze nogi w Polsce. Dziękuję i cieszę się, że mogę przejechać z taką sławą. A ta sama trasa wymagająca, czy taka do przejścia dla każdego? Trasa jest, powiem szczerze, trudna, żeby utrzymać tempo.
naprawdę powiem, że na końcówce już mi brakowało tlenu, odcinało mnie te podejścia, te długie, naprawdę robiły wrażenie, a nie można było szybko zejść, odpocząć, bo troszkę ślisko podeszło. Ale trasa pięknie przygotowana, gratulacje za imprezę, pięknie oznaczona, to jest naprawdę super, byłem pierwszy raz, na pewno nie ostatni. I w swojej kategorii jestem drugi. Yeah! Wrażenia z trasy muszę powiedzieć bardzo fajne, bardzo miła trasa. Było trochę pod górkę podejść właśnie, trochę było zejść, ale bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Super trasa. Pierwszy raz w Barlinku, czy już wcześniej? Tak, pierwszy raz w Barlinku, jestem bardzo zadowolona. Co takiego fajnego w Nordic Walking? Wie pan co, mnie Nordic Walking zaraził w momencie, kiedy zaszłam w ciążę i nie mogłam biegać, bo tak generalnie biegam. I zaczęłam chodzić i tak mi się spodobało po prostu. Nie wiem, coś to w sobie ma po prostu, że działa tak, że trzeba chodzić. Nie ma innego wyjścia. Pierwsze 5 kilometrów szliśmy w czwórkę właściwie. Trójkę tak naprawdę, bo kolega, który zaczął z nami iść gdzieś tam po 3-4 kilometrach trochę zwolnił. Szliśmy w trójkę, wszyscy z Gdyni, koledzy, z którymi się ścigam u siebie i powiedzmy w całym pucharze Bałtyku. No po czym jak to zwykle przy moich założeniach drugą pętlę staram się odskoczyć, no i no, udało się, ale przyznam, że nie było łatwo, trasa świetna, taka jest powiedzmy nie za trudna, nie za łatwa, są fajne górki, kilka fajnych zejść, rewelacja, pogoda zresztą też. Wygrała pani marsz na 10 km, no i tradycyjnie pytamy o wrażenia z trasy. Wrażenia są doskonałe, ja jestem tutaj drugi rok. Trasa jest fantastyczna, w lasku, no tutaj jest naprawdę, to jest fajny odpoczynek, dla mnie rewelacja, rozładowanie jakichś emocji, lubię to, od zeszłego roku bardzo to lubię. Ale poza odpoczynkiem także była rywalizacja, tak? No bo to nie było tak, że od początku pani prowadziła. Zgadza się, miałam dwie fajne konkurentki, bardzo ładnie wystartowały. Ja miałam trochę perturbacji, ponieważ miałam nieprzepisowe kijki, musiałam je zmienić zaraz przed startem i niestety mi się chowały. Miałam jakoś słabo skręcone. No niemniej jednak po piątce udało mi się dogonić te dwie moje rywalki i na jakimś ostatnim odcinku nawet wyprzedzić, więc miło było z takimi konkurentkami też rywalizować, bo no ja jednak jestem amatorką w Nordic Walking, więc te panie na pewno więcej mają doświadczenia, mimo wszystko mi się udało, więc ja jestem zadowolona, ale fajna zabawa. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby chodzić z kijkami? Ja jestem z Choszna, więc my mamy piękne walory, podobnie jak tutaj Barlinek, więc to jest forma odpoczynku jakiegoś. Mam grupę siedmioosobowa grupa przyjaciół, z którymi też tutaj przyjechałam. Lubimy gdzieś tam razem zrobić jakiś wypad, miło spędzić czas i stąd pomysł też na to. Impreza zeszłoroczna barlinecka nam się spodobała, stąd jesteśmy też w tym roku. I tak to się zaczęło i myślimy, że będziemy to kontynuowały.